Halo, halo. Dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? Dziś zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Scott pojawił się w wariackim wyścigu? Zapraszam do oglądania. Scott, jak dobrze wiecie, po raz pierwszy pojawił się w Zamieście Wyspy. I nie zrobił na mnie zbyt pozytywnego wrażenia. Farmer, który jest wredny wobec wszystkich, kłamca, manipulator, obłudnik, czyli innymi słowy męska Heather. Tak bardzo cwaniakował, że został pociśnięty przez Kła, który doprowadził go do paraliżu. W Plejadzie Gwiazd również miał konfrontację z Kłem, aczkolwiek z charakteru delikatnie się zmienił i bardziej lubię go z Plejady niż z Zemsty Wyspy. Nigdy nie udało mu się dojść do finału. Teraz zadamy sobie pytanie, z kim byłby w drużynie? Cóż, może wziąłby ze sobą kolegę z farmy albo rodzinę, w najgorszym przypadku byłby z Kłem w duecie. To byłby bardzo ciekawy duet. Jak daleko by zaszedł? Wydaje mi się, że może do odcinka 13. O ile nie wyleciałby przez konflikt z partnerem, no chyba że łyżwiarze by wykopali ich obu. A wy, co sądzicie o Scottie w wariackim wyścigu? Dajcie znać na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobał, bądź też i nie. I udostępnijcie film tak, aby kanał mógł się dalej rozwijać. Na razie, trzymajcie się i cześć!